proszę Państwa. Piękny balans ciałem, brawa dla tego kolegi, kto tak potrafi, ręka w górę. Na czysty, jasny. Zaprosimy na środek w takim razie, jeśli chcesz. Słuchajcie, fachowy komentarz za chwileczkę, kolega rzucie. Ciszej mikrofon drugi. I ciszej muzykę. Na pomarańczowym motocyklu Herbata. Oczywiście ekipa Moto MC Radomir. I gościnnie dwóch kolegów serdeczna. Tutaj koleżka Bogar zaraz będzie pokazywał jakieś różne dziwne rzeczy. Herbata na pomarańczowym motocyklu właśnie. Wykonuje drift motocyklowy. Aktualnie no Hender. No Hender. Oraz przejście, skoczek. Wow! Czego on tu nie robi? Chyba na cyfle. Cyfle combo. Flamingo cyrko. No, dobrze, dobrze. Natomiast stanie na głowie tutaj wykonania Bogara. Drugi hamulec. Tak jak widać po motorach są specjalnie przygotowane do takiej ewolucji. Jednak wbrew pozorom są to seryjne motory. Drifty wykonania kata. Cyfer, znowu cyfle. Cyfle na przejściu na Special K. Na stojąco. Bardzo ładnie, one no handel. Cyfle w wykonaniu kata. Katuj, katuj! Bardzo ładne przejścia, cały czas kombo cyfle w wykonaniu serwera. Teraz kuteki. Chłopak naprawdę ma bardzo dobre zdolności. I o to chodzi.
problem. Słuchajcie, zapraszamy naszych zawodników tutaj na środek, żeby przedstawili nam się. Ty nie uciekaj, albo przyjedź motocyklem, tak? I kolegę też zaproś. Zapraszam tutaj do mnie. Za chwileczkę przedstawią nam się nasi zawodnicy, opowiedzą parę słów o sobie. Za 7 minut zaczynamy pokaz, kolejny pokaz w namiocie, ale ten czas wypełnimy kilkoma słowami. Zapraszam panowie do na środek. Zaczynajmy się troszeczkę. Porozmawiajmy. Jeszcze kolegów jakoś trzeba sprowokować, żeby się zatrzymali, a oni tutaj niezłe ADHD. Będzie ciężko! Będzie ciężko. Słuchajcie, zatem porozmawiamy z tobą najpierw. Powiedz, proszę o zgaszenie motocyklów na motocykli na chwilkę, żeśmy mogli porozmawiać i dowiedzieć się paru fajnych rzeczy. Powiedz mi coś o tych motocyklach, które tutaj widzimy. Powiedz o zawodnikach i powiedz najważniejsze, ile trzeba się uczyć i jakie kontuzje najczęściej spotykają was, jeżdżąc właśnie w ten sposób. Proszę bardzo. Motocykle to są to zazwyczaj seryjne motocykle, które są przygotowywane w specjalny sposób przez nas do tego jakże pięknego sportu, jakim jest stąd. Dodajemy sobie HB, czyli hamulec w ręku, klateczkę. Zawodnikami jesteśmy tutaj we trzech składzie. Poster, Gazo, Herbata, Moto MC Radzymin. Brawo! I gościnnie, Sylwek! Brawo! Gościnnie Piotrek! Brawo! I jeszcze gościnnie Hercu! Brawo! Słuchaj, jeszcze powiedz nam o kontuzjach, jakie są najczęściej i ile pieniędzy trzeba wydać na przygotowanie seryjnego motocykla. Wiadomo, że tymi motocyklami to tak po ulicy legalnie to chyba nie można jeździć. No właśnie. Ty powiesz, ty chyba wiesz na ten temat najwięcej. Tak, bo ja nie jeżdżę po ulicy, jeżdżę tylko po miejscówkach zamkniętych ulicach, tam zawsze trenujemy w miejscach odseparowanych od ruchu codziennego. Pytałeś, ile kosztuje przeróbka motocykla? Kupujemy motocykl w owiewkach, w oryginalnym stanie, za 15 tysięcy. Zdejmujemy owiewki, sprzedajemy. Zdejmujemy zegary, sprzedajemy. I mamy na przeróbkę. Wtedy możemy sobie zrobić klarkę, dużą zębatkę założyć. Co tu jeszcze? Dobry olej kupić, no i trzeba siekać. Trzeba siekać, łoić, jak najwięcej jeździć. Kontuzje. Stunterzy na pewno nie giną, tak, ale mamy kontuzje najczęściej łokcie, kolana, piszczele. Dlatego pamiętamy o ochraniaczach. Ochraniaczach na nogi, na plecy, oczywiście kask obowiązkowo. Słuchajcie, właśnie o tym wszystkim będziemy dzisiaj bardzo dużo rozmawiali. Przygotowaliśmy dla was pokaz Red Bike'a. To będzie za jakieś 40 minut. Zostało nam dosłownie parę sekund. Chciałbym, żeby każdy zrobił jakąś rundkę, pokazał swój najlepszy numer, jaki podaje, ale tak, żeby każdy pojedynczo, solóweczka. Ja chciałbym, żeby powitać na zachętę gorącymi brawami. Nawierzchnia jest mokra, to troszeczkę trzeba uważać. A czy startujecie w takich fajnych zawodach Street Fighter Bielawa? Bielawie startujecie? No tam dużo się fajnych rzeczy również dzieje. Dobrze, słuchajcie, po kolei, żeby jeden drugiemu nie przeszkadzał. Każdy króciutkie, dosłownie 20 sekund na wejście. Odpalacie i na środku, tam gdzie chcecie, jeździcie pojedynczo, po 30 sekund każdy, jeżeli chcecie, proszę bardzo. A potem zapraszam wszystkich państwa już do namiotu. Za 3 minuty, muzyka głośniej, jedziemy.
I bardzo dziękujemy, wielkie brawa, wielkie brawa! Dziękujemy chłopakom z Rady Mina! A teraz zapraszamy Państwa do namiotu, do namiotu! Już za chwileczkę otwierają się drzwi naszego namiotu i zaczynajmy piknik! A jednak wypadki są, widzicie, jak trzeba uważać, jest ślisko, trzeba uważać. Dziękuję bardzo, jeszcze mi kilka palnych kuły. Zacząć się palnej kuły, będzie palnej kuły. Zapraszamy na piknik! Możemy już puszczać naszych gości, możemy puszczać naszych gości do namiotu. Jak to było w tym kawalerii? Open the door! Open the door! I poszli! Najpierw emeryci! Ale oczywiście to się dzieje w największym powodzeniu.